No i jest lipa, bo wymontowałem iglicę, a ewidentnie po prostu brakuje przy takim lekkim odkręceniu manetki, jak się jedzie przy takich średnich obrotach, a widzę, że iglica już jest kompletnie w powietrzu. Pierdzielę. Czyli się bardziej już nie da podnieść. Albo zmienić iglicę na taką, która tutaj by była węższa w tym miejscu, gdzie trzymam paluchami. Ale wtedy to jest kompletna regulacja od początku. Wszystko by się rozjechało całkiem. Dosyć dobrze jeździ już. Naprawdę fajnie. Ale jeszcze coś bym poprawił. Mimo wszystko, żeby po prostu w całym zakresie obrotów od samego dołu do samej góry płynnie się kręcił. W każdym momencie przy dodaniu gazu, żeby po prostu płynnie wchodził na obroty. A on teraz ma także od takich średnich obrotów wchodzi jak szalony. Na samym dole kręci się dosyć fajnie, ale ma taki moment, że odkręcasz jak ruszysz tą manetką, dasz trochę więcej gazu, dostanie więcej benzyny, to nagle ir się rozkręca i właśnie to jest ten moment, gdzie jakby ktoś po prostu nieostrożnie nie jeździł na tym skuterze, nieostrożnie po prostu odkręcił gaz, to od razu by była świeca do góry, koło i do widzenia się z Państwem. No więc muszę to jeszcze jakoś poprawić. Myślę, że wymienię zaraz dyszę. W takim razie niskich obrotów na jeszcze większą. I zostawię taką, jak jest, czyli 118 dyszę główną, bo tak wygląda, że jest ok. Aczkolwiek też jest tak, że jak jadę, to przedtem było tak, że jak odkręcałem do końca manetkę, to miałem wrażenie, że on jeszcze ma jakiś zapas. A w tej chwili cały zakres mu się przesunął do góry. Nie ma tego zapasu na górze. Można powiedzieć, że tyle samo się kręci, co się wcześniej kręcił niżej, czyli 11 tysięcy z hakiem, ale przy bardziej odkręconej manetce. Także tutaj się ta charakterystyka coś, kurde, popierdzieliła. Jeszcze nigdy aż tak zaawansowanie nie regulowałem gaźnika. Nigdy to nie była moja pasja i zawsze te moje skutery to tak sobie jeździły jak chciały. No ale boostera w miarę podregulowałem i tam jeździ całkiem zacnie, przyjemnie. Aczkolwiek też ma właśnie takie zamulenie, więc myślę, że właśnie dyszę niskich obrotów powinienem mu troszkę zwiększyć. I myślę, że to by było wtedy lepiej. A tutaj już nie wiem, bo po prostu nie mam regulacji w iglicy. Jest to na najniższy. No dobra, no to niestety. Wsadzam tak jak jest i zwiększam dyszę w niskich obrotów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i teraz osiągnąłem taki efekt,
na 118 jest za mało. Trzeba z powrotem wrócić do tej 120. Ale tak, to w całym już zakresie jest ok. Mój korektor, czyli patrząc po śladach, to zapierdziela do samego końca, aż tutaj prawie chcę chyba spaść z tego. Czyli ewidentnie, no, te 95 to już jest maks dla niego. A tutaj... wydaje, że również schodzi do końca, bo ślady widać. Po całości. Dobra. No dobra, przyznam się, że jednak nie zdzierżyłem i kupiłem ten zestaw Overrange, ale nie kupiłem Malossi, bo był ten La Furia Rosa, był dużo, dużo droższy niż Stage 6, a stwierdziłem, że no chciałbym spróbować, ale nie podoba mi się korektor Malossi z wyglądu, więc sobie kupiłem drugi Stage 6 i dzisiaj sobie właśnie przygotowałem komorę pod tego Overrange'a. Także jest tu wyszlifowane i tu wyszlifowane, żeby było miejsce na pasek w pełnym zakresie. Robiłem to frezem i szlifierką. Także jest na razie ready. Teraz to wszystko jeszcze przeczyszczę dokładnie do końca, bo już wydmuchiwałem, ale jeszcze na pewno jakieś syfy tu pod spodem są, więc zaraz to wezmę, obskoczę i sobie zmienię w wariatorze, póki czekam na ten zestaw, bo był kupiony w Niemczech na eBayu, bo dużo taniej niż w Polsce. Więc zanim dotrze, to sobie pojeżdżę z rolkami 3,5 grama. Patrzcie, kupiłem rolki. Nówki, przed sekundą przyszły. Te są 3,5 grama, stwierdziłem. A, zważę. Kurwa. Dobra. To zważmy 4 gramy. To są 4 gramy. Takie same, kurwa. A to są 3 gramy. Jakieś piękne po prostu Dongxing. Ale napisane, oklejone Moretti i jeszcze niby 3 gramy. No to pewnie będą 3. Się okaże, że zostałem bez rolek 3,5 grama. Patrzymy na Dongxing. Kurwa, 4 gramy. Nie no, weźcie sobie, jaj, nie róbcie, no chyba wszystko nie waży 4 gramy. Też 4 gramy, może ta waga spierdolona. 3,3. Co by tu jeszcze zważyć? Nakręt, podkładkę, jakąś tam. 5,1, za ciężka, jakąś malutką. Śrubeczkę.
Dobra, to jest ta, co wyjąłem. 4 gramy. To jest ta 4 gramy, stąd wyjęta. Prawie. A ta? To jest ta 3,5 grama. Czyli kurwa, Chińczycy pakują jak leci. Albo firma Moretti pakuje jak leci. No jeszcze raz. No nie, no 4-gramowe to nie mam co, no ale to są 3,5 wywalone. 4,1. Są te 3,5. 4,1. 4. 4,1. 4. Cztery, dwa, trzy, dziewięć, tam cztery już wyszło. Cztery. Także 3,5 są cztery. I najlepsze jest to, że te kuźwa widzieliście na waszych oczach, je dopiero otworzyłem. 3-gramowe kupiłem. Dongxingi. No i co powiedzieć? Bo ja zgłupiałem. Jeszcze raz mogę tarę nacisnąć. No. Tara, tara. Rolki 3 gramy. Dziękuję, wszystko w temacie. Patrzcie, przy rolkach 4 gramy, o pół grama mniej. Patrzcie na obrotowy. O 1000 wyższe obroty, więc gdyby mógł, to by jechał szybciej jeszcze, ale ma za mały wariator.